Szczerze powiedziawszy. No i dobra. To lecimy sobie teraz R1 do góry. I będziemy mieli zaraz pierwszą cutscenkę. W drugim świecie. W drugim warp roomie. I see that Ripper Roo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them. And this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise, Crash. I can't keep the data path open much longer. Crash, you need to call. Tak, Coco znowu tutaj próbowała nam coś powiedzieć, ale niestety nie udało jej się, ponieważ znowu komunikat przerwał jej gadkę. Tutaj w ogóle Coco można będzie grać, będzie można wejść w interakcję z nią, jak widzicie zresztą. Ale na chwilę obecną Coco się nie interesujemy, mimo że nam ładnie macha. I Cortex oczywiście standardowo powiedział tam swoją gadkę, że o, Ripperu nie był dla ciebie challenge'em yet again. Czyli ponownie, innymi słowy. No i co? Powiedział, że kontaktuje się w sprawie biznesowej i dopiero teraz najbliższy kontakt z Cortexem będzie, kiedy zbierzemy kolejne 5 kryształów. Co za tym idzie, kiedy zdobędziemy 10 kryształów. Teraz po raz kolejny zaczynamy poziom od dupy strony, czyli The Ill Deal. Pierwszy poziom kanałowy w całej serii. I cóż ja mogę powiedzieć na temat poziomu kanałowego? No, są to bardzo śmierdzące poziomy, z bardzo dobrą muzyką, z bardzo ładną grafiką, jak zresztą sami teraz widzicie. I jakoś tak nie wspominam tych poziomów jakoś super źle, jak grałem pierwszy raz w Ensign Trilogy te 3 lata temu. Jedyne co mnie troszeczkę denerwuje to czasami to, że Crash nie zawsze doskakuje tak jak ja chcę i to często powoduje głupie śmierci i tak dalej. Tutaj oczywiście kontrowersja została rozwiana, czyli te niewidzialne drzwi. I tak, tamtą skrzynkę, która była po środku tych nitr, wolałem też zniszczyć, ponieważ standardowy błąd Ensign Trilogy i oryginalnego Crash'a 2 jest taki, że ta skrzynka nie zawsze się niszczy. Raz jest, powiedzmy, coś takiego, że ona się zniszczy, a innym razem w ogóle nie chce się zniszczyć. Co jest dosyć zabawne. I to jest cała ta nasza specjalna ścieżka śmierci, którą już właściwie przeszliśmy, tak na dobrą sprawę. No i to pięknie zostało ominięte. Za coś takiego należy mi się sam Oscar. I zium. Nie rozumiem w ogóle tego, po co jest checkpoint przed bonusem. Tak kompletnie sensu nie ma, tak na dobrą sprawę, no bo... No idąc trochę tym tokiem, to po co to? Nie można było zrobić tak, że checkpoint byłby po jakby tej ścieżce bonusowej, tylko od razu jest przy bonusie, tak nie wiem, dla mnie oficjalnie to jest bez sensu. Sorry za te odgłosy, ale po prostu kurde, chcę coś czasami powiedzieć i nie wiem, mam taką jakąś blokadę. Nie wiem, czy wy też tak macie czasami, że chcecie coś powiedzieć i nagle zaczynacie się tak zacinać, jakbyście byli jakimś robotem. Ja tak często mam. Okej, teraz idźmy tutaj na lewo, ponieważ tutaj jest kryształ. I to jest takie mega skubane, bo gdybyś olał sobie tą ścieżkę z tymi Wumpasami, to byś się później zastanawiał, ej, a gdzie ja zgubiłem kryształ? No okazuje się, że kryształ sobie jak byk leżał po lewej stronie. Chciałem przez chwilę klejnot oczywiście powiedzieć. Głupi ja. Okej. Wszystko w porządku, na razie wszystko ładnie idzie.
Ładnie, ładnie, ładnie. I teraz zostały nam tu już tylko dwie, w sumie trzy skrzynki, ale nie licząc tej jedną, to tylko dwie skrzynki nam zostały. I to będzie the end. The end of the ill deal. I idziemy sobie nad lawą. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że the ill deal jest gdzieś położone niedaleko tej jaskini Koala Konga. Bo tyle lawy jest, tak troszeczkę jest to podejrzane. Ogólnie to nie wiem czy wiecie, ale the ill deal w pierwotnym Crashu 2, czyli w normalnym Crashu 2 na PS1 miał jeszcze być w pierwszym Warp Roomie. Bo no, w becie gierki zamiast tej zimowej powłoki jest ta taka wiosenna podłoga i powłoka, jak chcemy sobie to nazwać. Okej. Dobrze, dobrze, Crash, zasłużyłeś na taniec. Nie będę ci tego zabraniał przecież. Jak chcesz potańczyć, to tańcz. Okej. To teraz Crash Crush. Śmieszna w ogóle, wiecie, śmieszna zabawa słowna swoją drogą. I jest to drugi poziom pościgowy. I jest to przedostatni poziom pościgowy, dlatego że poziomów pościgowych tym razem w tej gierce mamy aż 3. To jest przedostatni poziom, gdzie dzieje się on po południu. Bo poprzedni poziom dział się za dnia. A następny poziom będzie się również dział za dnia, tylko z tą różnicą, że nie będzie nas kula ścigała. Tylko zupełnie coś innego. I uwierzcie mi, to coś nie jest ani trochę zabawne. Ani trochę. O nie, 69 umpasów, teraz będą oczywiście skojarzenia, że haha, 69, ten numer to kłopoty. Oczywiście, że tak, moi drodzy. $29. Śmieszne, śmieszne. Tutaj będzie checkpoint? Oczywiście, że będzie. Bo jak żeby inaczej. No dobrze, że się ten checkpoint przydał, bo to była beznadziejna śmierć. Tak to jest, kiedy też czasami chcesz raszować, więc może nie raszujmy, ponieważ raszowanie zawsze prowadzi do takich incydentów. Liczmy po prostu przed siebie. Nie narzekajmy. Wszystko jest w porządku. Co do joty. Powiem wam, że ja się naprawdę bardzo cieszę, że wróciłem teraz do tych oryginałów, bo w sensie oryginałów, powiedzmy oryginałów. Bo naprawdę serią mutantów i tytanów byłem mega wymęczony. Jakby czwarty maraton Crasha, mimo że to był ostatni, bo to jest bardzo bonusowy maraton Crasha, to jednak muszę przyznać, że jest najbardziej wykańczający. Pewnie przez to, że tyle gier z tytanami i mutantami ogrywałem. Bo naprawdę, to jest mega wycieńczające. Serio. Zagrajcie sobie w 3 wersje Crash of the Titans i w 2 wersje Mind Over Mutant. I to róbcie jeszcze jako jeden maraton. Jednym ciągiem to wszystko. Podziwiam osobę, która by w pewnym momencie nie dostała przysłowiowego pierdolca. No i wszystko. Tyle w temacie. 30 żyć. I teraz zobaczymy, jak nam pójdzie końcówka. A jestem pewien na 100%, że gdzieś, kurde, gównianie zeskoczę. Co za tym będzie szło, zginę w najbardziej bezczelny i obrzydliwy sposób. Swoją drogą, ostatnie 4 skrzynki są najbardziej chamskimi skrzynkami z całego tego poziomu. A dlaczego? Jedna jest tutaj z Body Slamem skrzynka. I proszę bardzo, w taki oto sposób ukończyliśmy Crash Crush. Bardzo się cieszę z tego powodu. Okej, Crash Crush jest zaliczone. Idzie nam naprawdę bardzo ekspresowo. Mimo że 47 minut zleciało z nagrania, to muszę przyznać, że naprawdę leci jakoś to w miarę. Jestem zadowolony z tych oto efektów. Nie powiem, że nie. W sumie sobie w razie co może odciszę telefon i dam na wibrację, żeby nie było, że zaraz będą mi tutaj dzwonić. Siemanko Polar! Hello! A poskaczę sobie na tobie trochę, co? Nie lubię tego robić, no bo jednak
Jest to trochę słabe, ale... Dziękuję ci. Dziękuję, Polarku. 41 żyć. Dobra, bear it. Ciekawostka też kolejna. W momencie, kiedy skakaliśmy na Polarku, to w oryginale on był tak długo spłaszczony, aż dostaliśmy życia, więc tutaj jakby wrócił do swojej normalnej tutaj postury. To jest taka mini ciekawostka. A druga ciekawostka związana z wersją japońską Crash Bandicoot 2 oryginalnego jest taka, że za Polara dostajemy bodajże 3%, więc Polar jest wbrew pozorom wymagany, żeby go zaatakować. Barrett, lecimy z koksem. No ale w sumie czego ja się spodziewam po wersji japońskiej, no oni to zawsze lubili mieć pod górkę. Przypominam, że Naughty Dog w wersji japońskiej Crasha jedynki zamieniło Sunset Vista z Slippery Climb, więc tak tylko chcę przypomnieć, że Japończycy zawsze lubili mieć pod górkę, ale czemu mnie to w ogóle nie dziwi, oni zawsze woleli najpierw te trudniejsze poziomy. I za bardzo wykorzystuję speed, więc tutaj chyba przestanę za bardzo spamować tym kółkiem. Ale zawsze mnie w ogóle rozwala ta animacja, jak Polar chce uciec przed Crashem, bo Polar już wie, co go będzie czekać. Oj, biedny Polar. Crash nie jest taki zły, Polarku. Co ty? Jest trochę nieprzewidywalny, to jest fakt, ale nie jest zły. Już mamy kryształ, a dopiero 11 skrzynek zniszczyliśmy. Ale co jak co, to trochę było wrenne, bo jednak miałem jeszcze szansę odratować tą sytuację, ale co ja poradzę, że twórcy zachcieli sobie zrobić taką gównianą mechanikę, no czemu pominąłem tą skrzynkę? Jakoś hitbox w oryginale byłby w stanie jakby zniszczyć tamtą skrzynkę, a tutaj no nie, bo po co? Po co niszczyć skrzynki, co nie? Po co to komu? Najlepiej w ogóle nie niszczmy skrzynek. Niech nam wszędzie tych skrzynek brakuje i tyle. W ogóle ile mamy procent gry? 24 już, o kurde ty, 24% gierki. Co my tutaj za progresy robimy? Też tak chcę. No nareszcie, kurde. Co prawda powinienem już dawno to powiedzieć, no ale skomentowałem to teraz dlatego, że wolałem się troszeczkę skupić. I tam orki z Majorki wyskakiwały. Orki z Majorki, 38 żyć, bo sporo straciłem przez te gówniane totemy i głupia skrzynka z TNT i zwykła skrzynka i teraz będą ekstremalnie trudne skrzynki. Ale zrobiłem je za pierwszym razem, więc elo elo Benz. Jak ja bardzo nie lubiłem poziomu z Polarkiem za dzieciaka, bo zawsze mi brakowało tej jednej pieprzonej skrzynki. Ale na szczęście tutaj wszystko oczywiście było pod kontrolą, więc jestem jak najbardziej szczęśliwy. Dobra, taniec sobie na razie daruj, Crash. Czas na Air Crash. Tutaj poziom na razie sobie zrobimy normalnie. Aczkolwiek nie będziemy go w stanie zrobić na 100%, ponieważ nie będziemy mogli wszystkich skrzynek zebrać, więc ja zrobię coś innego. Musimy zrobić ścieżkę bez zginięcia, czyli ja tutaj nie będę za bardzo, powiedzmy, rushował. Lecę po prostu sobie do przodu, nic szczególnego. I lecimy z koksem. Dokładnie tak. Nic nam nie umknie. Teraz lepiej poczekać, aż się pojawi platforma. Rundy bonusowej również nie robimy. No bo skoro nie zbierzemy wszystkich skrzynek, to po co mamy się pieklić i po co mamy się starać? A co tutaj mamy? Czyżby... Wow! Czyżby to była platforma ze ścieżką śmierci? Tak, ścieżka śmierci to jest coś nowego w Crashu 2, ponieważ tego nie było w Crashu 1, więc można to śmiało powiedzieć, że to jest nowość. A mianowicie, czym charakteryzuje się taka owa ścieżka śmierci? Charakteryzuje się chociażby tym, że...
droga, którą przechodzimy, jest 100 razy trudniejsza niż oryginalna ścieżka. Jak sami zresztą widzicie. Często i gęsto jest tak, że w tych dróżkach śmierci mamy miejsce przepełnione nitro. Jezu, te oczy tych hipci, Jezus Maria. Czarno-czerwone, tęczówki niczym Sonic.exe, ja pierdziele. O kurde, masakra. Trochę się na serio wystraszyłem teraz. Dobra, niech Crash sobie jeszcze raz zatańczy, chociaż ja bardziej preferowałbym, gdyby Crash tańczył w momencie, kiedy by miał wszystko. Okej. No to co, ostatni poziom, Snow Bees. Mówiłem to w oryginalnym Crashu dwójce, ale przypomnę, że ciekawostką, jeżeli chodzi o Snow Bees, jest taka, że... no, zginę w najbardziej gówniany sposób. A tak serio, to ciekawostko w Snow Bees jest taka, że Snow Bees jest parodią słowa showbiz, czyli show business. Jak wiecie, bądź też i nie wiecie. Taka malutka ciekawostka, ciekawostkowa. A my zabieramy się dalej za przejście tej części poziomu. Ała. To bolało. Ta, tutaj będzie nam brakowało czerwonego klejnociku, więc spokojna wasza roczochrana, my to oczywiście zrobimy. Aczkolwiek ja wam pokażę ścieżkę czerwonego klejnocika, w zasadzie to troszeczkę później. W sumie wy znacie już tą ścieżkę, no co ja wam będę mówił, ona tylko inaczej graficznie wygląda. No i może tam jest inne rozmieszczenie żyć i innych rzeczy. Więc ja po prostu wam pokażę calutki poziom z rundą bonusową. A jakby to powiedzieć, później wam pokażę tylko tą alternatywną ścieżkę i resztę poziomu to już sami będziecie wiedzieć jak przejść. Bo raczej zapamiętacie sobie tę część poziomu. To jest mega chamska runda bonusowa, przynajmniej w oryginale. Tutaj nie wiem jak jest, więc zobaczymy. W sumie powinienem wiedzieć jak jest, bo 3 lata temu pierwszy raz grałem w Fencing Trilogy, no ale... jak to ja nie pamiętam takich rzeczy, więc no. No właśnie, między innymi przez te TNT. Więc pozwólcie, że zdejmę okulary, bo naprawdę okulary nosił pan Hilary. Ja bym bardzo chciał mieć teraz przy sobie te oksy, ale troszeczkę oczy mnie po nich bolą. W sensie, bo jak mam je za długo i na przykład długo ich nie nosiłem, to często mam później problem taki, że to miejsce, gdzie mam okulary na nosie, zaczyna mnie bardzo boleć. Ja się, wiecie, staram nosić te okulary do komputera, bo mój wzrok zaczyna trochę słabnieć, a okulary do kompa zawsze na propsie. Ta, i tutaj urwało właściwie nagranie, dlatego że zginąłem w tak beznadziejny sposób, że to woła o pomstę do nieba. Dobra, udało się w końcu. Aktywowaliśmy skrzynkę TNT. O, i teraz wszystkie skrzynki się zniszczyły, a w oryginale jest często tak, że ta ostatnia skrzynka nie chce się zniszczyć i to jest... dla mnie bez sensu. Zresztą to nie tylko w oryginale, bo w Fencing też się parę razy tak zdarzyło. Tu w ogóle życie zabrali, bo w oryginale było życie tutaj. Nie wiem w ogóle dlaczego zabrali, ale kij. No ale tutaj nie zdobędziemy wszystkich skrzynek, bo musiałbym mieć czerwony klejnot. Bo tam platforma była z czerwonym klejnotem, która teraz się nie chciała aktywować. Więc yeah. Ale spokojnie, ja wam pokażę tamtą alternatywną ścieżkę czerwonego klejnocika w Snow Go oraz w tym poziomie. No i to tyle. I potem jakby zrobię cięcie i się zobaczymy już tutaj, bo cały poziom zdążyliście zobaczyć. 10 of 25 crystals. You're on your way. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Okej, okay. Spoko luzik. Więc przyszedł czas na naszego
drugiego bossa, Komodo Brothers, let's do it! Zobaczymy, czym oni nas zaskoczą. Bracia Komodo, jak ja was kurde nienawidzę. A tak na serio, jak ja was uwielbiam. Serio, jeden z najlepszych bossów. O, pamiętacie, co wam mówiłem odnośnie Crasha jedynki, gdzie mieliśmy tylko jedną maskę Aku Aku, a nie podwójną? No, to właśnie tutaj to samo macie w Crashu dwójce. I prawdopodobnie w Crashu trójce też. Więc na czym oni polegają? Starszy, a raczej większy ten Komodo stojący na samym środku będzie kręcił tym chudszym. Więc ten grubszy to jest Komodo Mo, a ten chudszy to jest Komodo Joe. Komodo Joe ma swój debiut w Crashu Team Racing Nitro Fueled i w normalnym Crashu Team Racing. Jako boss. I co zabawne, to jest trzeci boss świata zimowego, Glacier Park. No i jako ostatni atak to ten Komodo Mo rzucał w nas ostrzami, ale no niestety nie pykło coś, nie udało mu się. Nie tym razem, ziomek. Dzięki czemu jesteśmy zabierani do Warp Roomu. Tak, tak było.